Witam w audycji Gościa Radia 5, a dziś jest z nami pani Joanna Szczęsna, wolontariuszka z Nowej Suwalskiej Kociarni dla Dobra Kota, KOTOS 2, kociarnia pod opieką Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, oddział w Suwałkach. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam bardzo. Z tej strony Artur Parafinowicz, witam również słuchaczy. Mówiliśmy o otwarciu nowej kociarni, to było miesiąc temu. Jak sytuacja wygląda teraz, po miesiącu działania? Tak, dokładnie. Działamy już ponad miesiąc i można powiedzieć, że sytuacja w kociarni nie zmieniła się za dużo, z tego względu, że nadal jesteśmy przepełnieni, tak jak było to na samym początku. To znaczy mamy pod opieką około 30 kotów, w tym tutaj na miejscu 20. Reszta jest oczywiście rozsłana po domach tymczasowych. Oczywiście mamy się czym chwalić z tego względu, że też mieliśmy jedną adopcję, więc to jest bardzo dobra rzecz. Znaleźliśmy również dom tymczasowy dla naszego kota z białaczką, więc poniekąd sytuacja kotów, ile mamy na stanie, jest taka sama, ale są jakieś tam jakby promyki już w tej naszej działalności. Jak słuchacze mogą państwu na przykład pomóc? Zapewne przyjmując koty, tak? To podstawa. Tak, na pewno adopcje to jest podstawa. Oczywiście można wesprzeć nas finansowo. Prowadzimy stronę na Facebooku dla Dobra Kota, KOTOS 2. Tam prowadzimy zbiórki pieniężne, z których właśnie utrzymujemy nasze koty, leczymy nasze koty. Można oczywiście wesprzeć nas rzeczowo, czyli nasze jakby stałe zapotrzebowanie to jest karma, żwirek, na pewno w tych trudnych czasach też rękawiczki jednorazowe. No i oczywiście brakuje nam, tak jak zresztą wszędzie w wolontariacie, ludzi do pomocy, przede wszystkim pełnoletnich ludzi. Jeszcze zapytam, jakie warunki trzeba spełniać, żeby adoptować kota z kotozu? Trzeba na pewno wiedzieć, jakby z czym to się je, że tak powiem. Chodzi mi o to, żeby najlepiej mieć już jakąś tam podstawową wiedzę na temat kotów. Jeżeli to być pierwszy kot w domu, to jak najbardziej my jakby służymy pomocą merytoryczną i na pewno mamy pewne też wymagania. Oczywiście podpisujemy umowy adopcyjne, przeprowadzamy ankiety, spotykamy się z tymi przyszłymi domami. Mamy też pewne zasady typu nie oddajemy kotów do domów wychodzących, żeby nie stała się im krzywda. Wyjaśnijmy, co to są domy wychodzące? Domy wychodzące to jest teraz taki ogromny problem z tego względu, że mieszkańcy wypuszczają swoje koty, na przykład mieszkając na parterze i te koty często też niekastrowane dalej się rozmnażają albo zapodniają bezdomne kotki na terenie miasta. I stąd też rodzi się problem tej bezdomności i braku kontroli nad tą populacją kotów. Więc jak najbardziej zachęcamy do niewypuszczania. Często są sposoby na to, typu siatki na balkony, na okna. Także jeżeli kot ma zapewnione bardzo dobre warunki w domu i się nie nudzi, to nie musi wcale wychodzić na dwór. Jeszcze jedna kwestia, bo też z nią tutaj w redakcji się spotykamy. Co powinna zrobić osoba, która znajduje porzuconego kota, kota prawdopodobnie bezdomnego? Jak powinna się zachować? Gdzie się powinna zgłosić? My też czasami otrzymujemy takie pytania telefoniczne tutaj w redakcji. Na pewno trzeba by było, jeżeli chodzi o małe kocięta, jeżeli znajdziemy, bo mamy często takie telefony, na pewno trzeba się upewnić, czy jednak nie ma tej matki gdzieś tam niedaleko, bo przeważnie pierwszym odruchem, tak samo jeżeli mamy
w lesie dzikie zwierzęta i zobaczymy, nie wiem, sarenkę czy zajączka, przede wszystkim jakby pierwszy nasz odruch to dotykamy tego zwierzęcia, tak, i próbujemy je zabrać. Ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że jednak gdzieś tam ten rodzic może być w pobliżu i może obserwować te kącięta, tak, ewentualnie trzeba zawsze, no można też do nas zadzwonić, tak, my wtedy, bo zawsze sytuacje są inne i wtedy coś bardziej doradzimy do konkretnego przypadku, ale zawsze trzeba uważać na te kocięta, bo wykarmienie takich kociąt jest jednak czasochłonne i bardzo ciężkie, jednak one bardziej czasem mają większe szanse. Na początku oczywiście na wolności można pozostawić budkę dla tej kotki, żeby wykarmiła, a potem spokojnie odłapać te koty i je zabrać. Jeżeli spotykamy jakiegoś powypadkowego kota, to też tak samo nie bójmy się reagować. Mamy wspaniałych weterynarzy w Suwałkach, jeżeli też chodzi o koszta. Zawsze jakaś organizacja z Suwałk pomoże w opłaceniu tego. Zawsze trzeba reagować, ale też reagować mądrze. Po to też jest telefon do nas. Kolejne pytanie, bo podejrzewam, że kociąt będzie już mniej, bo nadchodzi zima, ale też koty będą miały problem właśnie z niskimi temperaturami. Jak pomóc kotom wolnożyjącym w tym okresie? Na pewno można zgłosić się jako społeczny opiekun do Wydziału Środowiska. Tam w zimę, jak już temperatury są już bardzo niskie, można dostać od miasta karmę. My tak samo zawsze na zimę dajemy karmicielom karmę, ewentualnie też stawiamy budki dla kotów. Trzeba też pamiętać, żeby otwierać piwniczne okienka, jeżeli oczywiście jest taka możliwość. Trzeba zawsze na pewno dokarmiać te koty. Z tego względu, że no one do końca w tą zimę mogą nie przetrwać, tak? Jeżeli one są chore, najczęściej w sumie w zimę, no, tak jak pan mówi, nie ma kociąt, są jedynie już jeżeli chore koty i to dorosłe albo powypadkowe, więc na pewno trzeba stawiać budki, dokarmiać i chyba to jest najważniejsze i przede wszystkim kastrować, tak? Do nas można też zgłaszać koty na kastrację, my potem je wypuszczamy w dane miejsce, ewentualnie jeżeli to są koty na tyle oswojone i podchodzą do człowieka, to jak najbardziej szukamy im domów. Miasto też tak samo oferuje taką pomoc, można zadzwonić i przyjeżdża wtedy schronisko i zabiera takiego kota, odłapuje. Po kastracji oczywiście on wraca w miejsce bytowania, bo tak naprawdę największym problemem na naszym terenie jest brak kastracji tych zwierząt, jeżeli już one są, te koty wolno bytujące. O kotach rozmawialiśmy z panią Joanną Szczęsną, wolontariuszką z Nowej Suwalskiej Kociarni dla Dobra Kota, Kotos 2. Dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję bardzo.